Czy runo osłabienie ma sens na box PP? To pytanie zadawałem sobie wiele razy. Postanowiłem to w końcu sprawdzić i wyniki mnie zszokowały. Oglądajcie kończę do końca. Wygrany 1 miliarda z poprzedniego odcinka wysiedla się teraz na ekranie, a dzisiaj losujemy 2 miliardy, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i w komentarzu napisz filmik z Minecrafta. Powodzenia i miłego oglądania. Czy runo osłabienie ma sens na box PP? To pytanie serio zadaję sobie wiele razy, bo jest to totalnie nowa runa na serwerze i myślę, czy totalnie ona ma sens, bo chyba ona daje efekt osłabienia i daje to tak. Ja mam to na pierwszy poziom i daje to 1% szansy na osłabienie graczy. Dzisiaj sprawdzimy, czy ona ma w ogóle sens na box PP. Dzięki temu jest nam łatwiej jakby zabić graczy, jeżeli w ogóle uda nam się tą runę użyć na graczy, bo mamy na pierwszy poziom, jest to aż 1% szansy na osłabienie gracza. I powiem wam, jest to wykonalne, ale czy nam się to dzisiaj uda? Mam nadzieję, że tak. Chciałbym właśnie sobie zrobić na drugi od razu poziom, ale niestety nie mogę. I też mam, jak możecie zauważyć, 39 milionów. Dlatego, że sprzedałem naprawdę masakryczną ilość itemów. Serio, tyle ile itemów sprzedałem. Pół enderchesta swego wyprzedałem z tych itemów, które totalnie potrzebowałem. Czyli na przykład z tych setu 29, wiecie co chodzi. Z takich bezsensownych itemków. I widzę, że tutaj naprawdę jest mocna klepa o tej godzinie, więc bardzo mnie to cieszy. Dawno takie klepy mi właśnie brakowało. Widzę, że jest od razu ziomek na strefie Beseldr, więc to będzie najprawdopodobniej łatwy nasz kill. Czy na tym strefie Beseldr, no trochę się boję wchodzić, mianowicie, że jestem znowu sam. Dobra, i ziomek prawie sobie zginął. I tu jest C25, i który by mógł sobie odejść killa? Bo naprawdę spoko. No killa raczej zrobimy w dzisiejszym odcinku, to jest raczej pewne. Dobra, co jest? Jak nas wzięli w pańczyny, niestety. Tego ziomka 25 będziemy musieli niestety zabić. Przyje nas ziomek w C30 i złapali go w pańczyny. No jak mu HP teraz będzie schodzić, to jest po prostu coś niemożliwe. Biorę od razu to i biorę to i teraz go będę krytował. No jak go będę krytował, no to będzie wiadomo, dostał większe hity. Więc mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Pada, 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 nie pada. Padł mu dwa totemy, nie zakowywowali go i nie pod sobie. Kurde, była taka sytuacja dobra. C36 robi jednak robotę, no i dostawaliśmy o wiele mniejsze hity niż to by było, wiecie, możliwe. Bo gdybyśmy mieli naprawdę słabego seta, to byśmy już zginęli sobie. Czy na strefie siły 2 ktoś się bije tutaj? No jest ziomek tutaj podobno. Tutaj mnie mogą gracze dojechać. Patrzę od razu plecy, jakby w razie co. Ziomka hitnę raz, bo kurde, naprawdę się boję, że zaraz mogę sobie tutaj zginąć na strefie. Ten ziomek mógłby w sumie oddać killa. Miałem też wędki, ale wydaje mi się, że zaraz będę mógł go w sumie przyciągnąć. Raz mi knokują te ziutki. On od razu od nas ucieka. Najprawdopodobniej słabszego seta od nas, no ma słabszego, no i od razu sobie ucieka. Dobrze, że nas nie bili, bo mogłoby się to skończyć dla nas tragicznie. Akurat się nie spodziewałem tego, że akurat zajmiemy sobie plecy od nich. Dlatego boję się sam wchodzić na tą strefę bez sedy. Tam jest naprawdę ciężko. I mamy tutaj ziomków, któremu robimy oczywiście plecy. No i dobra, i mamy tego Kseja, którego by wypadało bardzo zabić. Zobaczy mi się to uda, no nie wiem, stawię nam pańczyny. I dobra, on sam wpadł w pańczyny. Jakby się udało go zabić, no kurde, było blisko, żeby go zabić. Czy jest ogólnie ziomek czerwona kletka, który też by sobie, kurde, prawie zginął, ale dostałem cały czas knoka. Musimy w tym odcinku zrobić killa. Cel na te zawsze odcinki to jest zrobienie killa i użycie tej po prostu runy osłabienia. Ale zawsze te odcinki nagrywam późno. I przez to, że nagrywam późno te odcinki, bo nie wiem chyba wcześniej jednak. To jest, patrzcie to, bugowałem się. Pusty blok miałem. Dobrze, że mnie odknokowali, bo mogło się to skończyć na tragicznie, gdyby nam zrobili tutaj domek. Ja nie mogłem się ruszyć. No chyba, żebym postawił tam pańczyny, no to wtedy mógłbym chyba coś zrobić. Ten ziomek robi, on nam stawia pańczyny, próbując nas zabić. No i nas przecież nie zabiją. A tutaj widzę, że ziomek zakłada już elytrę. No i kurde, prawie się udało go zabić. Chciałem do nich, żeby poszli tutaj 1v1. Ciekawe, czy się zgodzą na przykład z tym ziomkiem. Dałoby się 1v1, ale on już zakłada elytrę. Dobra, mam go w pańczynach. Mam go w pańczynach, ale od razu, no kurde, i nam postawili pańczyny. Dobra, uciekamy stąd i zmieniamy H i mam nadzieję, że na nim H gdzieś gracze się będą bili. Dobra, biłem się w jakąś mocną klepę i widzę, że tutaj ziomek prawie sobie ginie. Jak on dostaje hity? Dobra, przez takie, że on dostaje hity, będzie to, mam nadzieję, że nas łatwy kill. Bardzo bym chciał zabić choć jedną osobę tutaj, no ale od razu sobie ziomek ucieka. Chociaż, dobra, mają go w pańczynach. Ja bym mu zrobił uciek sobie właśnie tym sposobem, który pokazałem ostatnio. Jesteśmy na spawnie. Sprawdzę, po ile chodzą fragmenty. Z tak fragmentów chodzi 6 miliardów. W sumie byśmy mogli losować sobie runę, bo brakuje nam naprawdę mało. Dobra, kupiłem te fragmenty i lecimy w takim razie otworzyć sobie runę. Oby wypadło mi runa siły, to raz dostaniemy i będziemy mocno na proficie. Jeżeli wpadnie nam jakaś słaba runa, to serio się załamie. Otwieram to, mam nadzieję, że może zmienię H, bo jednak tutaj jest gracz. Boję się, że zaraz mi wyrzuci jakieś pyły. To losowanie runy, wypadła mi runa siły, błagam, tylko runę siły błagam, żeby mi wypadła. Uwaga, jest to runa A. Po co mi runa A? Nie no. Chyba najgorsza możliwa runa, jest to też nowa, ale nie wiem po ile ona nawet chodzi na rynku. Wydaje mi się, że jest bardzo, a to bardzo tanie. Runa kosztuje 2 miliardy. Nie mam jeszcze raz H, mam nadzieję, że teraz się uda jakkolwiek zabić jakiegoś gracza. Na razie jest tragedia. Dobra, wtem się ogólnie wziąka. Padł mu totem, padł mu prawie drugi totem i by to nasz kill. Znowu, tak jak widzieliście, no uciekają wszyscy na litrach, to są wszyscy. Wiedziałem, który ma diamentowego seta, stawiam pamięć na też sobie ucieka. Jakby tutaj się pobili na totemy, byłoby naprawdę spokojnie. Ja szczerze też bym się mógł pobić, nie? Na takie totemy. Każdy ucieka. Dobra, mam ziomka w pańczynach, no i też od razu ucieka. Idziemy chyba na tą strefę wesele, chociaż zaraz zobaczę może na tabie, czy nie ma tu jakichś graczy, którzy mogliby mi w razie co zrobić plecy, żeby mnie nie zabili. Dobra, widzowie, zmieniłem haj, znowu jest tutaj niezła bitka przez strefę wesele. Wgrałem się raz w jakiegoś ziomka tutaj w plecy, który ma set też bardzo dobry, żeby nas nie wknukali tam szlotka i padnie mu totem, padł mu po totem i padł, prawie zabiliśmy tego gracza. Byłby naprawdę łatwy kill dla nas, ale oni nas chyba będą knokować, no bo w klecie na drugiego.
takiego gracza będzie naprawdę ciężko zabić, bo jak jest tutaj dwóch, wiecie, dwa po jeden, no totalnie się mija z celem. No i H3 jest kolejny, tutaj ziutek, chcecie 2-9. Ginie, 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 musi zginąć, musi zginąć, musi. Nie ma totemów, nie ma totemów, pada. Ziomek padnie, nie, uciekł sobie. Taki fart, że on sobie uciekł, to jest niemożliwe. I biją nas właśnie tutaj, niestety, mocniejsi gracze od nas. No nieciekawie, nieciekawie, musimy w takim razie tak zrobić i uciec stąd. Dobra, udało się. Bili nas niestety fanty, ale ziomek chcecie 2-9, prawie sobie obok. Strzeliłbym chyba z 5 totemów. Tak szybko je zakładał, miał farta totalnego. Gdyby oni się nie wkleili, raczej ziomek by już obok killa. Ale się z dziwnym graczem bije. Idzie do tyłu i stawia tylko pajęczyny, a nie chyba razy hitami nie walną. To jest jakiś podstęp, żeby raz jego koledzy nie przyszli. Zaraz się przekonamy. Na razie walę mu hity i on jest w pańczynach, no i stawia cały czas te pańczyny. Ucieka, no nie ma nawet, że on ucieka po raz kolejny. O, majtemy 30, więc tego killa w sumie bym przygarnął. Ale raczej wydaje mi się, że jest to niemożliwe, żeby go zabić. No właśnie, sobie spada razy na dół. No szkoda, szkoda. Takie są tu bardzo dobre sytuacje, a cały czas tutaj uciekają. Nawet nie ma żadnego Aquamana na mapie, jak widzę. I siomek wpadł do trapa. Siomek wpadł do trapa z tej gildii góry, no i ucieka sobie. I padł mu totem, padł mu kolejny totem. Wpadł do takiego trapa. Siomek przed chwilą nas bije z kolegą. Szkoda, że nie zginął. Sobie prawie wbiłem na serwer Beselet. I tu widzę, że jest dwóch ziomków, którzy mogą być naprawdę łatwym killem. No chyba, że nas będą knokować. Tu niebieska i czerwona kredka. Niebieska i czerwona kredka. Ziomki mnie bejtują, żebym wleciał tam głębiej, bo oni mają tam jakiegoś na 100% trapa. To bym zaraz będzie mieli z 2 po 1. Dobra, ten ziomek, on ma patyk, jest jakbyśmy go zabili. Łatwy dosłownie patyk. No i mamy następny już dzień i widzę, że od razu jest piniata, więc polecimy na tą piniatę. Nie wiem, jakie są kordy. 78 na 146, więc polecimy raz na tą piniatę. Mam nadzieję, że coś z niej zdobędziemy, albo też oczywiście tutaj zabijemy graczy. No już widzę, że jest ta piniata, więc od razu się wklejam w nią i hitnąłem ją na pewno. Dobra, i ona dostała od razu podświetlenie, więc bardzo spoko. Jakby udało się też graczy kogoś zabić, o Jezu, byłoby pięknie. Czy to się nam uda? Nie wiem, hitnąłem tą piniatę już chyba z 10 razy. Ale możemy przy okazji tutaj zabić jakiegoś gracza, bo wiadomo, no, można, można jak najbardziej. Czy udało się jakieś killa tutaj zrobić? Ziomek pada, tam ziomek kurde zginął prawie sobie. Czy coś... I mamy dwa fragmenty. Patrz jak ona knokuje, no to jest kto pierwszy ten lepszy, może powiedzieć tak w tej piniacie. Serio, kto pierwszy ten lepszy i ma dosłownie tą piniatę. Dobra, mamy ziomka. Tego ziomka prawie żeśmy zabili. Jezu, ale tu są w ogóle lagi. Co jest? Ja mam 50 FPS-ów. To dlatego, że wiadomo, no tutaj piniata, wszystko się kręci. Dużo strasznie osób, no i jest ciężko, ciężko tutaj szczerze cokolwiek zrobić, chociaż może... Dobra, hitnąłem na pewno jeszcze raz ją. Dobra, i mamy 23 były, więc bardzo spoko. Jakby się jeszcze udało jakieś graczowi zrobić plecy, ale by, nie, jakby jeszcze kill tutaj wpadł jakiś to czysty, czy nie obraził. Dobra, ziomkowi pada totem. Nie, on wyrabia sobie, jak on sobie wyrabia? Bo ja też nie mam siłki pewnie, dlatego on sobie, o kurde, jakie hity, co jest? Dobra, nie, musimy stąd uciec, jakie hity, kto to nas bił? Ziomek nie jest z full perkami, musimy stąd uciec, prawie zginęliśmy, gdybyśmy nie mieli totemu, oj, byłoby ciężko. Ale fajnie, że piniata zrespiła od razu jakieś tam łatwe łupy, można powiedzieć, zropowałem. Ziomek pada. No i mamy killa, w końcu udało się killa zrobić, wiedziałem, że w ciągu dnia uda się w końcu tego killa zrobić. Mamy plus 10, mamy 2-1-1-5 rankingu, to oznacza, że chyba dołączamy do gangu 2-1-1-5. Mam się jakimś ziomkowi w plecy, który ma temy 29, no i ucieka. Czemu gracze uciekają? Ja nie wiem. Ja bym się bardzo tutaj jeszcze z kimś pobić, ale strefa bezsensu, no nie jest to dla mnie. Jeszcze na ten moment, dajcie mi tak jeszcze z 2 dni, będę miał full perki odporności i wtedy będziemy na tą strefę wchodzić jak w masło, tak, jak w masło, można powiedzieć, serio. Wtedy będziemy dosłownie dominować tą strefę. Szymon Pro jest tutaj i on raz sobie ucieka. Mierz 27 i jakby wpadł pańczyno, jest, by się to skończyło dla niego tragicznie. Fajny gracz, który tylko nam stawia pańczyny, serio. Muszę sobie dobrać właśnie ferwerki z Shulkera, no i lecimy. Lecimy w takim razie może na tą planetę, jeżeli tutaj nikogo nie znajdziemy, lecimy od razu mieć H. No gracze w tych planetach to ogólnie jest tragedia. Tutaj nikt się nie bije, albo oni się biją, dostają parę hitów i uciekają. I tak to się kończy, nie? Kurde, w tych planetach gracze cały czas, tak wiecie, grają strasznie, strasznie dziwnie. Chyba tam widziałem, że runa osłabienia się trafiła, albo mogą mi się wydawać. Ten 1% graczy wiadomo, zawsze się trafi, ale szczerze chyba będą lepsze tą runę. Bo z tego co słyszałem, ona jak jest ulepszona właśnie gdzieś tak, no już na drugi poziom, trzeci, to już naprawdę mocno daje przewagę. Bo jakby ten diamentowy się zatrzymał, to jest chyba Aquaman, bo jakiś totalnie słaby gracz. Nie, to jest na pewno Aquaman, który dopiero sobie właśnie zaczyna gierkę i od nas ucieka. Wklejemy się w końcu na tą planetę i widzę, że tutaj sporo graczy właśnie pada. Na przykład tego jednego ziomka złapaliśmy, pańczyny. I znowu pod pańczyny i to będzie nasz kill. To musi być nasz kill, to musi być nasz kill. Jak będą stawić mu pańczyny, to będzie nasz kill. No chyba, że nie damy rady go zabić. Jeszcze biją nas po plecach. I nie wiem, czy nie będzie musieli zaraz jej zabiłem. Plus 14. Wiedziałem, że to będzie mój kill. W końcu udało się gracza zabić kolejnego. Miał coś dobrego. Nie, oczywiście nie złapałem z jego miecza, ale mamy spodnie 30, buty i to chyba wszystko. Oczywiście, no nie złapałem miecza. No ja mam dzisiaj jakiegoś totalnego pecha. Albo oni nie mają mieczy, albo ja totalnie mam dzisiaj pecha. Zabiłem chyba 5 osób już dzisiaj i żadnego miecza nie złapałem. Cały czas zadaję miecz. No dzisiaj totalnie mają fart, ale i te 29-30 zawsze są na plusie. Drugi kill to jest zrobiony. Tak, akurat wiedziałem, że się go uda zabić, że też mieliśmy najlepszy miecz tamtego właśnie grona. No i to było pewne raczej, że go zabijemy. Fajnie, lecę tej temy od razu jakoś odłożę ten D300 i sprzedam je sobie od razu po odcinku. Jak tak zmienianie sektora dało, także lecimy jeszcze raz na jakiś sektor. Wpiszemy sobie szybko repairalno i lecimy. Mam nadzieję, że jeszcze zrobimy tak z jednego killa w odcinku, będzie spoko. Ale tak jak kurde myślałem, że podczas dnia robi się
się łatwiej te kille. Podczas dnia wiadomego tak łatwiej się robi właśnie te kille. Na przykład ziomek, który jest gilifant i on nie ma, ma perki, dostaje bardzo małe hity. To, że jak zaraz na przykład domek zrobią, prawie kolejnego gracza zrapowaliśmy, no niestety nam nie wyszło. Tu widzę, że jakiś gracz trapuje, no oczywiście wklejmy się do tego trapa i mu po prostu przeszkodzimy, no jakby inaczej. Nie pozwolimy mu tutaj trapować na serwerze, więc wklejmy się w niego. On już chyba tego trapa zmienia albo niszczy go. Dobra, mamy go w klatce, padł mu totem chyba już. Padł mu totem, czy ja źle słyszałem? Albo mi się wydawało, albo padł mu totem. Ale nie wiem, mogłem się mieć. Ja bym wszedł do niego do klatki. Wejście do niego do klatki byłoby szczerze najlepszym pomysłem, jaki mógłbym zrobić. On po prostu ma kij baseballowy. Ten kij byłby bardzo spoko opcją dla nas, gdyby udało mi się go zabić. I cały nagle serwer to się zlecił na niego. No nieźle. Widzę, że w ogóle gracze jakoś się zabijają. I ziomek padnie, teraz musi paść. Dobra. Nie wyrobię. Co jest? Jak on wyrobił? Widzieliście to? Prawie wszystko mu totem padły i prawie. No i wyrobił. Co jest? Dziwne mega. Ale ile ja mam w ogóle totem w ekwipunkcie? To totem chyba nie jest niepotrzebny. No niestety, kolejny kill no, uciekł nam do swoim przedaczami. Ziomek tak szybko zakładał totem, jestem aż w totalnie szoku. Powiem wam tak, mówi się trudno. No kolejna sytuacja killa, można powiedzieć, że nam uciekła. Szkoda bardzo. No wiadomo, jak to był bardzo, bardzo łatwy kill. Zmieniamy jeszcze raz H i teraz się na pewno uda zabić jakiś graczy, bo zmienienie H naprawdę mega oddaje. No i witamy H3. Mam nadzieję, że tutaj ktoś będzie. Trzymam rozotawa, żeby w razie co patrzeć, jacy gracze tutaj są. Jesteśmy, rozlecimy na planetę, na moją ulubioną planetę. I tutaj jest naprawdę mocna klepa. H2, gdzie jest 170 osób, naprawdę oddaje. Nie wiem, czy teraz da się w ogóle zrobić domek w tej planecie. Wydaje mi się, że zrobienie tutaj domku jest naprawdę mega ciężkie. Tylko ziomka pszcione, no byłoby naprawdę spoko jakieś tutaj źródka pszcione, ale czy to się uda? Niestety nie, kurczę, szkoda. No, mają go w pęczynach, mają tego ziomka w pęczynach i ja go od razu biję. Patrz, jaki hit dostaje. Dobra, musimy go zabić. Musimy. Nie, ja zniszczyłem pęczyny i go nie mogłem bić i musiałem zniszczyć tą pęczynę i sobie tak uciekł. Dobra, jestem tragiczny w tą grę. Mega tragiczny w tą grę. Jezu, była taka sytuacja na łatwe kile. Na dwa łatwe kile. No szkoda, naprawdę, jestem tak tragiczny. W pajęczy, nie wiem, co się tam dzieje. A to by było na tyle widzowie dzisiejszego odcinka. Widzimy się wiadomo jutro o 14, bo robimy daily na kanale. I co? Dzięki wielkie za oglądanie, stawcie łapkę, bierzcie udział w losowaniu i subskrypcji, załączcie się na Discorda po te piękne tekstur paki i siemano, yo!